Witam Państwa na pierwszym wirtualnym klubie podróżnika. I od razu muszę poprosić o wyrozumiałość, szczególnie wszystkich fotografujących, bo musiałam zrobić hurtowe kadrowanie moich zdjęć. No i z pewnością przygotowałam nadmiar slajdów, no ale trudno. Mam tylko nadzieję, że Pałacyk Zielińskiego szybko powróci do prezentacji na żywo, bo bez kontaktu z Państwem no trudno mi było snuć opowieść. Musiałam skorzystać z notatek i czasem to będzie słychać. Pakistan, a dokładnie Islamska Republika Pakistanu, to państwo w południowej części Azji, nad Morzem Arabskim, ze stolicą w Islamabadzie. Szóste pod względem liczby ludności na świecie, ponad 212 milionów mieszkańców i 36 co do wielkości pod względem powierzchni. Ta część świata była areną inwazji Persów, Greków, Arabów, którzy przynieśli islam w XVI-XVII wieku, rozkwitło imperium wielkich Mogołów, a w XVIII pojawili się Brytyjczycy, którzy na 200 lat podporządkowali sobie cały region. Dopiero w 1947 roku nastąpił podział Indii brytyjskich na muzułmański Pakistan, złożony z dwóch odległych od siebie o 1300 km części i w większości hinduistyczne Indie. Nie było to oczywiście satysfakcjonujące rozwiązanie i oba kraje w kolejnych latach toczyły wojnę o sporne terytorium Kaszmiru na północy Pakistanu. W wyniku trzeciej, w 1971 roku, Pakistan Wschodni stał się odrębnym państwem Bangladesz. Spór o Kaszmir trwa niestety nadal. W tych wojnach brał udział także Polak Władysław Turowicz, bohater i generał sił powietrznych Pakistanu, który współtworzył siły lotnicze tego kraju. Zachęcam do zapoznania się z jego niezwykle ciekawą biografią. Nazwa kraju została utworzona z liter nazw głównych prowincji Pendżab, Afganistan, Kaszmir, Sindh i końcówka Tan od Beludżistanu. Dodatkowo samo słowo składa się z dwóch w języku urdu i oznacza czyste miejsce. Urdu, tak jak i angielski, jest językiem narodowym, choć na przykład w Lahore dominuje język pendżabski, ale tak naprawdę Pakistańczycy posługują się ponad 70 językami. I wreszcie Pakistan ma najwyżej położoną betonową międzynarodową drogę, Karakorum Highway, która jest uznawana za ósmy cud świata i którą wirtualnie przejedziemy na północ z Islamabadu do Khanjara Pass i z powrotem wzdłuż granicy z Afganistanem, z państwem i z firmą poza trasą Łukasza Odzimka. Jesteśmy w Islamabadzie. Pierwszy hotel. Oczywiście pilnie strzeżony. Pierwszy wieżowiec. Jedziemy do oddalonego 15 km Rawalpindi, gdzie na zabytkowym targowisku Raya mamy dwa cele. Nie zgubić grupy, my po prawej, i dokonać zakupów zwyczajowo noszonych szalwar kamizów, czyli zestawu spodni i koszuli. Panowie stwierdzili, że to będzie dla nich lepszy strój przy tych temperaturach, a poza tym jest to dobrze odbierane. Pierwsze arbuzy w misternie poukładanych stosach będą nam towarzyszyć wzdłuż całej podróży. Owoce. Zapachy i kolory przypraw. Pierwsze zdziwienie, że motocykl jest jednak pięcioosobowym środkiem lokomocji. Kobieta siedzi oczywiście z nogami do boku. Pierwsza uliczna prasowalnia, trochę opuszczony zabytek i przygotowania do wieczornego posiłku. Jest Ramadan, w ciągu dnia jeść mogą wyłącznie dzieci lub osoby starsze i chore. No i plakaty wyborcze. Ciekawe, czy gdyby u nas były takie kolorowe, łatwiej byłoby nam dokonać wyboru. A to już punkt widokowy i zachwycająca panorama na Islamabad. To miasto zbudowane całkowicie od podstaw. W latach 60. XX wieku
kiedy to ówczesny prezydent podjął decyzję o wybudowaniu nowej stolicy w celu równomiernego rozłożenia rozwoju Pakistanu. Islamabad zaprojektował grecki architekt Konstantinos Doksiadis, zgodnie ze swoją teorią eskistyki, czyli tak, aby osiągnąć harmonię pomiędzy mieszkańcami a ich środowiskiem fizycznym i społeczno-kulturowym. Oglądając miasto z góry, widać, że przestrzeni nie brakuje, zieleni też. Islamabad jest czysty, uporządkowany, wygląda jak europejska stolica. Spokojny i bezpieczny, bez tłumów, bo to tylko milionowej wielkości miasto. Może rzeczywiście żyje się w nim harmonijnie. Ten duży biały obiekt to kolejny cel naszej wycieczki po Islamabadzie. Narodowy meczet Pakistanu. Czwarty co do wielkości meczet na świecie i największy w Azji Południowej. Nazwany meczetem Faisala na cześć króla z Arabii Saudyjskiej, współfundatora meczetu. Został zaprojektowany przez tureckiego architekta Vedeta Dolokaja i ma kształt przypominający pustynny namiot Beduinów. Otoczony jest czterema 88-metrowymi minaretami. Położony jest u stóp wzgórz Margala, które stanowią część himalajskiego podnóża. W uproszczeniu można powiedzieć, że tak zaczynają się Himalaje. Meczet może pomieścić prawie 100 tysięcy wiernych, ale tego dnia jest prawie pusto. Dlatego nasza mała grupka wzbudza zainteresowanie. Z wzajemnością. Nieliczni wierni są na zewnątrz, ponieważ trwają przygotowania do zakończenia Ramadanu i główne pomieszczenie jest zamknięte. Pozostaje nam zajrzeć do imponującej trójkątnej sali modlitw, pokryta białym marmurem, mozaikami, kaligrafią. Modlić się w niej może 10 tysięcy osób. Wieczór spędzamy w ambasadzie polskiej, oczywiście pilnie strzeżonej i położonej w specjalnie wytyczonej dzielnicy dyplomatycznej. Miła kolacja z pracownikami ambasady, wśród których jest była właśnie pani Joanna Kusys, autorka książki i bloga pod tytułem Zwyczajne pakistańskie życie. Polecam. Wysiadamy z naszego zwykłego, klimatyzowanego busa w Taksili i widzimy takie oto cudo. Dobrze, że po chwili autobus odjechał, bo inaczej nasza wizyta w muzeum byłaby zagrożona. Nie będę Państwa zamęczać pokazywaniem różnych artefaktów, mnie zainteresowały tylko wędzidła. Przed nami jeszcze zwiedzanie największego kompleksu archeologicznego, odkrytego na początku XX wieku, a w 80. został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Naszym pakistańskim przewodnikom bardzo zależało na pokazaniu tego zabytku i sposobu, w jaki dbają o buddyjskie pozostałości. To wielka stupa Taksili, ma średnicę 44 metry, a wysokość 15. Została zbudowana w II wieku naszej ery, żeby pomieścić fragmenty kości Buddy. Obok wielkiej stupy są też wielkie stopy. Rzeźba Buddy musiała być doprawdy imponująca, ale tylko tyle pozostało z całej postaci po trzęsieniach ziemi. Wracając z wykopalisk, zastanawiamy się, co to za zioło tak bujnie rosnące. Czas na przerwę. Będziemy oczywiście chronieni, musimy się do tego przyzwyczaić, ale kawę wypijemy pod warunkiem uwiecznienia na naszych aparatach tej pięknej dziewczynki. Dziadek niemalże z nią przybiegł. Proszę zwrócić uwagę na oprawę oczu dziecka. To dzięki naturalnemu kosmetykowi zwanego kajalem. Ma znaczenie estetyczne, ale także ma osłaniać przed działaniem złych mocy, silnym wiatrem czy też ostrym słońcem. Stosują zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci. Niestety prowadzone badania pokazują, że jest również źródłem szkodliwego ołowiu. Zatrzymaliśmy się w mieście, którym jest Abbottabad. Znajduje się w zielonej dolinie Orasz w prowincji Khyber Pasztunchwa. Ma około 150 tysięcy mieszkańców i jako kurort turystyczny reklamuje się hasłem Miasto Sosen.
W samym kurorcie osiedlają się licznie emerytowani oficerowie pakistańscy, co nie przeszkadzało osiedlić się również Osamie Bin Ladenowi. Od 2005 roku miał tu ufortyfikowaną siedzibę, w której to siedzibie w nocy 2 maja 2011 roku poniósł śmierć z rąk amerykańskich sił specjalnych. Zaczynają się pierwsze podjazdy, ale póki co nie czujemy wielkiej ekscytacji. Asfalt normalny, wysokość też, choć częstotliwość zakrętów o 180 stopni zaczyna robić wrażenie. Poprosiliśmy o fotostopa i od razu zatrzymało się inne auto. Najpierw wysiadł kierowca, zapytał, czy moglibyśmy zrobić z nimi zdjęcie, no i zaczęły się fotografie rodzinne w różnych konfiguracjach. Przemiły początek drogi. Robimy jeszcze jeden postój przed noclegiem, bo zainteresował nas ten oto targ na moście. My z kolei zainteresowaliśmy takich oto panów. Z wrażenia, ilu chce zrobić z nami zdjęcia, zapomniałam założyć chusty przy wychodzeniu z autobusu. No trudno, następnym razem muszę pamiętać. Przed wjazdem do Besham, miasta, gdzie większość populacji to pasztuni mówiący w swoim języku, taka oto niespodzianka. W dole Indus, główna i największa rzeka Pakistanu, wzdłuż której będzie prowadzić nasza podróż na północ. Jak Państwo widzą, szalwar, kamizy zostały kupione i od razu pamiątkowa fotografia jest bardziej udana. Oczywiście potem były sesje indywidualne z trzymaniem kałasza w różnych pozycjach. Po tych sesjach ruszamy. Przed wyjazdem przeczytałam w internecie, że prawdziwa jazda na adrenalinie zaczyna się w chwili, kiedy Karakorum Highway dociera do rzeki Indus i jej malowniczej doliny. Potwierdzam, zaczęło być przepięknie, ale coraz groźniej. Indus płynie miejscami w głębokim na kilometr wąwozie. Zaczynam sobie cichutko podśpiewywać. Płynie rzeka wąwozem jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Do końca trasy przypomnę sobie wszystkie słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego. Na razie pomaga, ale chyba trzeba się będzie przyzwyczaić, skoro te atrakcje dopiero się zaczynają. Czas na małe co nieco. Oczywiście z obowiązkową sesją zdjęciową i obowiązkowym myciem rąk. Przed też umyliśmy i po. Mimo sporego upału i zachęt nie skorzystaliśmy z propozycji dzieci. Wolimy pooglądać petroglify, które odkryto w związku z konstrukcją Karakorum Highway z Łukaszem Odzimkiem. Na paru stanowiskach znaleziono ponad 330 tysięcy petroglifów i 5 tysięcy inskrypcji, ponad 10 różnych systemach pisma. Najstarsze przykłady sztuki na skalnej Dolinie Indusu datowane są na 5000 lat przed naszą erą. Te, które oglądamy, pochodzą z IX-X wieku, kiedy to rozwijała się buddyjska sztuka naskalna. I znów pniemy się w górę i w górę i w górę, bo czeka na nas miasto Chilas, gdzie będziemy chillować w naprawdę przyjemnym hotelu. Dzień i góry żegnają nas tak. Tego dnia dla odmiany początek trasy biegnie w dół. Jest jak bardzo w dół, no to widać po ograniczeniu prędkości do 20 km. Po drodze ciekawe formacje skalne, a jedziemy do Raikot Bridge, gdzie robimy parę ćwiczeń przed ponoć trudną trasą, pijemy herbatę i pakujemy się do specjalnych jeepów. Ruszamy w kierunku krajobrazowej perły w koronie Pakistanu, czyli Fairy Meadows. Brzmi cudownie. Czarodziejskie łąki. Ale trzeba tam dojechać. Pocieszamy się, że to tylko niewiele ponad 16 km. Początek nie był zły, w miarę płasko. Niestety po paru zakrętach pojawiły się niezłe przepaści. I niestety siedziałam od tej niewłaściwej strony. Moja wyobraźnia zaczęła pracować. Jeden zły ruch kierownicą. No i lecimy. Jest coraz bardziej stromo. Choć pięknie.
Ci z przodu są w lepszej sytuacji, mogą jak Łukasz przytulić się do kierowcy, ale ja jadę w drugim rzędzie. Mam wprawdzie nad sobą rurkę od dachu, może tego trzeba się trzymać, ale wtedy należy uważać na głowę, bo czasem niebezpieczeństwo grozi też z góry, wystające głazy. Robimy przerwę techniczną. Trzeba dolać wody, a może dokręcić koło. Wolę tego nie wiedzieć. Wypadki się ponoć nie zdarzają. Musimy w to wierzyć. Kierowcy, którzy jeżdżą tą drogą, znają ją jak własną kieszeń. Można, nie. Musimy im zaufać. W końcu siedzą w tym samym aucie. Oprócz przepaści najgorsze są mijanki. Sytuacja pierwsza jak ta jest najprostsza. Jest na tyle szeroko, że mamy zapas od pionowej strony, no i kierowcy bez problemu dają radę się wyminąć. Sytuacja druga jest trudniejsza. Jeden z nich musi się wycofać. Zastanawiam się, co widzą w tym maleńkim lusterku, że tak pewnie i szybko jadą do tyłu. Może rzeczywiście znają tu każdy centymetr. W końcu budują i naprawiają tę drogę już od pokoleń ponad 100 lat. Sytuacja trzecia jest taka, że nie da się wycofać, bo byłoby za daleko i trzeba się zmieścić. Może ta sytuacja jednak nas nie spotka. Robimy postój. Oglądamy most, który kiedyś był przejezdny, ale teraz łatwiej było wykuć zakręt w skalę niż go naprawić. Odważamy się po nim delikatnie przejść, a koleżanka od jogi robi mostek na moście. Próbuje też kierowca, ale chyba zrobienie mostka jest dla niego trudniejsze niż przejechanie tej trasy. Dojechaliśmy. Jeszcze nigdy się tak nie cieszyłam po przejechaniu 16 km. Z małym postojem zajęło nam to 2 godziny. No cóż, w tej sytuacji 3 godziny marszu w górę na 3300, na te czarodziejskie łąki, w stronę szczytu, Nanga Parbat, potraktujemy jako relaks. To poniżej wioska Tato, skąd pochodzą budowniczowie i także wszyscy kierowcy na tej drodze. Jedna osoba z nas ma kłopoty z dostosowaniem się organizmu do tej wysokości. Jest lekarzem i pociesza nas, że nie jest źle, ale dla pewności postanawia zostać na tym poziomie w hostelu. Jeśli się przyzwyczai, to albo na nogach, albo konno dotrze do nas nazajutrz. Zostaje jeden z przewodników. Zostawiamy bagaże, będą wniesione albo wwiezione konno, a my bierzemy tylko niezbędne rzeczy i ruszamy na 2-3-godzinną pieszą wędrówkę. Każdy w swoim tempie. Zgubić się nie sposób, bo półka skalna, po której idziemy, jest jeszcze węższa niż droga i na pewno prowadzi nas do miejsca docelowego. Droga jest przecudnej urody. Co jakiś czas odsłania się widok na Nanga Parbat. Na nasi tragarze z końmi. Konie pojedynczo. Jest pięknie. No i cóż, docieramy. I już wiem, skąd nazwa Czarodziejskie Łąki. Noc spędzimy w tych oto domkach z widokiem na szczyt. Lokujemy się szybko w pokojach i wychodzimy podziwiać góry. Zastanawiam się tylko, po co w tych pokojach dali nam tyle ciepłych koców, jeśli każdy z nas ma śpiwór. W nocy się już nie zastanawiałam, tylko dokładałam jeden po drugim. O wyjściu na zewnątrz nie było nawet mowy. Próbujemy spać,
co na tej wysokości prawie każdemu sprawia pewien kłopot. Pobudka o 4:40, bo nie chcemy przegapić wschodu słońca i tak zwanego palenia Nangi. Były bardzo dobre warunki do obserwacji, ale zdjęcia oczywiście nie oddają tego zjawiska, które trwało około 10 minut. Nanga Parbat jest 9. co do wielkości szczytem świata. Nazwa góry jest mianem kaszmirskim, wywodzi się z sanskrytu i znaczy Naga Góra, ale himalaiści nazywają ją zabójczą górą, najbardziej niebezpieczną po K2. Na Nanga Parbat zanotowano ponad 200 wejść, podczas zdobywania szczytu zginęło 61 wspinaczy. To olbrzymi masyw górski, który od północy i zachodu otacza Indus. Na tym odcinku szczyt oddalony jest od rzeki zaledwie o 25 km i wznosi się ponad nią aż 7 tysięcy metrów, przez co jest to największe względne wzniesienie na świecie na tak krótkim odcinku. Po śniadaniu w pięknych okolicznościach przyrody wyruszamy do Beyal na wysokości 3626 metrów nad poziomem morza. Jest to najniżej położona baza główna ze wszystkich baz pod szczytami ośmiotysięczników. Nie wspinamy się, tylko spacerujemy. Każdy w swoim tempie. To nasz przewodnik. Robimy postoje, dosyć częste. Idziemy wzdłuż jeziora lodowca. I drzew, które na tej wysokości są zaskakujące, przynajmniej dla mnie. Doliny, gdyby nie te góry, jakby w Tatrach. Pierwsze kwiaty, jest lipiec, ale przyroda dopiero się budzi. Ostatni odpoczynek i już jesteśmy w Beyal. Oprócz bazy jest także ostatnią zamieszkałą wioską na szlaku. Oczywiście okresowo, latem. Jak my tam się znaleźliśmy, jeszcze ludzie nie weszli ze swoimi zwierzętami. Dopiero trwają prace przygotowawcze. Odpoczywamy. Należy nam się. Napawamy. No i po herbacie postanawiamy w parę osób iść wyżej. Decydujemy się wejść tak wysoko, jak się da, bez specjalistycznego sprzętu. Część osób zostaje w Beyal, a my idziemy pod Nangę. Z głównego wierzchołka odchodzą trzy granie, które wyznaczają trzy główne ściany. Jedna z nich, flanka Rupal, jest jedną z dwóch najwyższych ścian na świecie. To urwisko o nachyleniu 45 stopni. Jako pierwszy po ogromnych zmaganiach zdobył szczyt Hermann Bull 3 lipca 1953 roku. Ostatnie 1300 metrów przeszedł samotnie, bez wspomagania tlenem z butli, jednak był pod wpływem środków dopingujących. Nazw dla bezpieczeństwa nie wymienię, no może z wyjątkiem naturalnej herbaty z liści koki. My wspinamy się bez żadnych dopalaczy. Nanga Parbat została zdobyta zimą w 2016 roku przez Alexa Texicona, Alego Sotpara i Simon Moro. Górę próbowano zdobywać zimą ponad 30 razy, w tym 15 polskich wypraw. Z tego aż 7-krotnie podejmował wyzwanie Tomasz Mackiewicz-Czapkins. Potężny, niezwykle skomplikowany masyw Nanga Parbat. To biegnąca łukiem grań o długości prawie 26 km. Najwyższą częścią tej grani, tej części góry, jest śnieżno-lodowy skalny trapezoid z wierzchołkiem głównym o wysokości 826.
Robi wrażenie. Tomasz Mackiewicz-Czapkins wszedł za siódmym razem. Według niektórych źródeł stało się to wieczorem 25 stycznia. Dotarł na szczyt, ale już z niego nie wrócił. My wchodzimy. I cieszymy się. Jesteśmy z siebie dumni, że weszliśmy wyżej niż planowaliśmy. Powyżej już się po prostu bez raków i sprzętu nie dało. Schodzimy. Nasz przewodnik na luzie. Ale my też zeszliśmy bezpiecznie. Bardzo wcześnie wyruszamy w drogę powrotną. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie dla mojego klubu trzyosobowego K2, w szczególności dla prezesa. No i jeszcze tylko mały spór o nasze bagaże. Każdy chce wziąć jak najwięcej, bo to pieniądze. Ale w końcu dochodzą jakoś do porozumienia i dzielą się mniej więcej sprawiedliwie. Ostatni rzut oka na chyba najpiękniejszy kemping świata. I powrót. Mijamy ludzi transportujących coś w górę i samotnego osiołka z workiem cementu na grzbiecie. Czasem zwierzęta mają przypiętą linę, która może się zaplątać wokół kamienia. Trzeba ją wtedy odczepić, osiołka pogłaskać, delikatnie klepnąć i pójdzie dalej. Marsz w dół zajmuje mniej. 2 godziny, jesteśmy na miejscu. Pakujemy się do samochodów. Zabieramy pasażera i już na luzie, bo żadne przepaście nam są niestraszne. Jedziemy w dół, ale nie przewidzieliśmy mijanki. Jesteśmy od wewnętrznej strony, na szczęście. Już blisko. I wreszcie jakaś płaska kupa kamieni. Wracamy na karakorumską szosę. Jakże bezpieczna nam się od tej pory będzie wydawać. Jest nam trochę smutno, mnie oczywiście też, bo dziś rozstajemy się z naszą motocyklową grupą, ale ponoć będziemy się spotykać wieczorami, a nawet w ciągu dnia. Zwiedzamy Gilgit, a właściwie to, co najbardziej w nim interesujące, czyli kolejny targ. Tam zawsze dzieje się najwięcej. Wszyscy chętnie pozują, malują włosy na czerwono, przytulają się, bo w Pakistanie mężczyznom nie wystarczy zwykłe podanie ręki. Karmią kozy. Siedzą i rozmawiają niespiesznie. Wracają ze szkoły i wybierają kolorowe ubrania. Na każdym kroku w Pakistanie można zobaczyć flagę. Ta jest akurat wymalowana na bramie. Zielone pole i biały pas obrazują wspólnotę muzułmańską i mniejszości w odpowiednich proporcjach. Półksiężyc jest symbolem rozwoju, a gwiazda mądrości i wiedzy. Na targu mała kawa i mały skok w bok, tylko 10 km, żeby na klifie zobaczyć rzeźbiony wizerunek dużego stojącego Buddy. Ma około 15 metrów wysokości i prawdopodobnie pochodzi z VII wieku. Obraz jest otoczony otworami, służyły do umocowania drewnianej konstrukcji, która chronić miała wizerunek przed warunkami pogodowymi. Po powrocie zetknęliśmy się, właściwie w powrocie do autobusu, natknęliśmy się na drzewo morwowe, a Habib i Abdul postanowili nas posilić przed drogą. Wracamy na karakorumską drogę, jedziemy na północ i po około 100 km robimy stop. Krótki trekking i możemy podziwiać szczyt Rakaposhi. Wysokość 7788 metrów, a słynie z drugiej po Nanga Parbat denivelacji na świecie.
Zachodnia flanka wznosi się prawie 6000 metrów ponad korytem opływającej szczyt rzeki Hunza. Tego dostrzec nie mogliśmy, ale za to mieliśmy zjawiskowo zmieniające się chmury. Znów żałowałam, że nie mam kamery. Wracamy na jedwabny szlak. Spotykamy się z naszymi motocyklistami. Pakistan jest największym na świecie producentem ręcznie szytych piłek nożnych, ale także odzieży motocyklowej bardzo wysokiej jakości, oczywiście z naturalnych, lokalnych skór. No ale chyba odzieży naszej grupy to nie wyprodukowano w Pakistanie, byli przemoczeni na wylot. Wszystkich szczegółów nie zdradzę, ale muszę powiedzieć, że torebki foliowe na wybajeżonych rękawicach motocyklowych prezentują się nawet ładnie. Znalazły również zastosowanie do ochrony miejsc, które były nieodpowiednio chronione przez spodnie. Dodam tylko, że choć Pakistan jest krajem muzułmańskim i obowiązują w związku z tym duże ograniczenia, to na wieczór znalazł się jednak odpowiedniej mocy płyn na rozgrzewkę i nazajutrz w pełnym zdrowiu wszyscy mogli kontynuować podróż. Pod wieczór wjechaliśmy do Doliny Plemienia Buruszów, czyli Hunzu, ponoć jednej z najpiękniejszych górskich dolin świata. No ale z tego z pewnością tamtego wieczoru nie zobaczyliśmy. Góry były zasnute chmurami, a więc tylko zrobiliśmy wieczorny spacer w kierunku fortu po prawie pionowych uliczkach Karimabadu, dawnej stolicy księstwa Hunzów. I tak mieliśmy trochę szczęścia, bo mimo późnej pory były otwarte sklepiki z pięknymi, tradycyjnymi wyrobami. Już w pierwszym kupuję naszyjnik, w następnym haftowane poduchy. W kolejnym podpatrujemy, jak się robi dywany i pledy. A na koniec z naszym przewodnikiem Habibem przymierzamy ślubne czapki. Dochodzimy do zamkniętej warowni Baltic Fort, a tam czeka nas niespodzianka. Przemiły gość z niesamowitymi bokobrodami. Umawiamy się na kolejny dzień, rozglądamy dookoła i pierwszy raz czujemy ogrom gór, w ogóle ich nie widząc. Schodzimy do hotelu z nadzieją, że nazajutrz wyjrzy nam słońce. Pamiętają Państwo ten widok z poprzedniego wieczoru? Zmienił się całkowicie. Już na dole witają nas urocze dziewczynki. Sklepy z pamiątkami tym razem są otwarte wszystkie, a i zamek też na nas czeka. Ten spacer odczuwamy trochę w płucach, bo jesteśmy na wysokości 2500+. Wchodzimy do warowni z XV wieku i będziemy ją wspólnie zwiedzać, a ja spróbuję opowiedzieć o Hunzach, mieszkańcach doliny. Warownia z XV wieku, którą ostatni władca opuścił dopiero w 1945 roku, kiedy to przeniósł się do pałacu niżej. Prawdopodobnie zamek popadłby szybko w ruinę, ale dzięki środkom Aga Khana, biznesmena i imama o brytyjskim i portugalskim obywatelstwie, bardzo szanowanego w tej prowincji ze względu na swoją działalność charytatywną, stał się muzeum i ikoną tego regionu. Mieszkańcy Hunze to ludzie wyjątkowi, słyną z długowieczności. Może dlatego, że choć nie są wegetarianami, to mięso jedzą bardzo rzadko. Podstawą diety są gotowane warzywa, pyszne zupy, mniej przyprawiane niż w pozostałych regionach Pakistanu, co mnie tylko cieszyło, ziołowe herbaty i morele dodawane niemal do wszystkiego. Różnią się też obyczajami, panuje większa swoboda. Pracę uważają za swój obowiązek i remedium na wiele problemów. Twierdzą też, że nienawiść i narzekanie powodują napięcia i nerwowość. Umieją odprężyć się i odpocząć w ciągu kilku minut.
Wiedzą, że ludzie nieumiejący się odprężyć tracą energię, a ich ciało i umysł w stanie napięcia szybciej ulega wyniszczeniu. Hunzowie żyją w zgodzie z naturą. Według ich wierzeń człowiek jest podobny do rośliny. Musi mieć silne poczucie przynależności, gdyż inaczej więdnie i zamiera niczym roślina wyrwana z gleby. Według Hunzów człowiek jest lustrzanym odbiciem tego, w jaki sposób myśli. Są naprawdę wyjątkowi, niezwykle pogodni, bardzo uprzejmi i delikatni. Statystyki światowe podają, że często dożywają w doskonałym stanie zdrowia fizycznego i umysłowego ponad 100 lat. I tej wersji będziemy się wraz z nimi trzymać. Wychodzimy na taras, obchodzimy dookoła i robimy, o tu chyba miejsce dla króla, i robimy pamiątkowe zdjęcie. Wypatrujemy, to są moi przyjaciele, z którymi byłam w Tybecie i dzięki którym znalazłam się w Pakistanie. Mam zgodę na ich wizerunek. Wypatrujemy znanego już nam szczytu gór Karakorum Rakkaposhi i pałacu ostatniego księcia. Trudno nam pożegnać ten piękny region. Zapamiętamy rękodzieło, morele i niezwykłych, życzliwych ludzi. Jedziemy dalej. Przed nami jezioro Atabat i wjazd do długiego tunelu przyjaźni pakistańsko-chińskiej. Historia powstania zarówno jeziora, jak i tunelu jest dosyć przygnębiająca. Jezioro powstało w styczniu 2010 roku w wyniku potężnego osunięcia gruntu, który zablokował bieg rzeki Hunza na kilka miesięcy. Zginęło 20 osób, a tama, która powstała w wyniku osuwiska oraz jezioro, zniszczyło na pewien czas drogę Karakorum, gdyż jej grubość tej tamy i szerokość wynosiła kilkaset metrów. W 2012 roku obniżono poziom wody mniej więcej o 10 metrów, co pozwoliło na rozpoczęcie wraz z Chińczykami odbudowy zniszczonego odcinka Karakorum Highway. Przebito 5 tuneli o długości w sumie 7 km. Prace zakończono w 2015 roku. Jezioro jest niezwykle malownicze, o wspaniałym kolorze. No to zdjęcia też są obowiązkowe. Napisy powitalne na górach. Bardzo miłe i sympatyczne. Mówi nam ten napis, że już blisko do lodowca Pasu, ale także do najpiękniejszej części trasy, słynnej Katedry Szczytów. No i do wiszącego mostu na rzece Hunza. Robi wrażenie, dość że się buja, to jeszcze oszczędzono nakładce. Odważyłam się wejść, owszem, jak widać, wchodzą nie wszyscy, ale nie odważyłam się po nim przebiec w takim stylu. Jeśli poziom rzeki na to pozwala, dołem przepędza się stada zwierząt za górę na pastwiska i od czasu do czasu kontroluje tylko przechodząc mostem. Zapowiadany lodowiec Pasu z wielkim jeziorem wijący się niemal do asfaltu drogi i już nam się tutaj uwidocznił. Robimy parogodzinny trekking, podziwiając szczyty siedmiotysięczników. Do Pasu dochodzi też język lodowca Batura o długości 57 km. To piąty co do długości poza polarnym regionem lodowiec świata. Wypływa z niego rzeka Hunza. W promieniu są jeszcze 15 niemal kilometrów, są jeszcze cztery inne wielkie górskie lodowce. No i przed nami najpiękniejsza część Karakorum.
Oczywiście, pamiątkowe zdjęcie. Nasi przewodnicy wyciągali ten napis w nieoczekiwanych sytuacjach. I koniec naszego trekkingu pod lodowiec. A w hotelu czeka już przygotowane miejsce na kolację. Ale po kolacji na pewno wyjdziemy. Wokół są takie szczyty, że wieczorny spacer będzie obowiązkowy. I czekamy też na poranny wschód słońca. Nasz nocleg był w miejscu magicznym. Już się cieszę, że wrócimy tu na kolejny raz. A w ostatnim mieście w Pakistanie, przed granicą z Chinami, spotykamy naszych motocyklistów. Sost jest specyficznym miejscem, jak wszystkie przygraniczne. Tu najlepiej widać, że głównym partnerem handlowym są Chiny. Obszar jest przygraniczny, więc musimy poddać się trochę bardziej szczegółowej kontroli. I jak zazwyczaj, wspólne zdjęcia są obowiązkowe. Do granicy na przełęczy Kanjerab są 3 godziny drogi, ale przed udaniem się w górę odkrywamy parking postojowy dla ciężarówek. Wreszcie możemy w jednym miejscu naprzyglądać się, nafotografować, a nawet nasiedzieć. W Pakistanie nie ma zorganizowanych firm transportowych z własną flotą. W większości ciężarówka jest własnością i niekiedy jedynym majątkiem kierowcy. Zazwyczaj są tak stare, że ich zdobienie, choć kosztowne, daje kierowcom poczucie dumy ze swych maszyn i stało się już częścią tradycji. W wyborze kolorów, dużą rolę odgrywa pochodzenie kierowcy. Niektórzy wolą motywy kwiatowe, niektórzy zbrojeniowe, a niektórzy wszystkie. Dla mnie bezwzględnie to ruchome dzieła sztuki. W środku też wyglądają imponująco. Zresztą ten trakart doczekał się międzynarodowych wystaw w galeriach sztuki, a misternie odwzorowane miniaturki ciężarówek mogą Państwo kupić w najdroższych sklepach Londynu. Musimy opuścić parking, a naszym zadaniem po drodze na przełęcz jest baczna obserwacja okolic. Jeśli będziemy mieć szczęście, do tej pory nas nie opuszcza, wypatrzymy irbisa, czyli śnieżną panterę. No cóż, wypatrzyliśmy świstaka. Stada kozic specjalnie wypatrywać nie musieliśmy, tyle ich było wszędzie. Za to panterę wypatrzyłam w internecie i załączam. Jesteśmy na granicy na wysokości 4880 metrów nad poziomem morza. To najwyżej położone międzynarodowe szosowe przejście graniczne. No i koniec pakistańskiego odcinka Karakorum Highway. Oczywiście wiedzie dalej, ale z pewnością nie jest już tak spektakularny. Aż do samego Kaszgaru schodzi w dół. Jak widać, na tej wysokości niektórzy mają zupełnie różne odczucie temperatury. Czeka nas powrót do Gilgitu po moim zdaniem najpiękniejszym odcinku Karakorumskiej szosy. To będzie koniec naszej przygody z trasą, wspólnym dziełem Pakistanu i Chin, która biegnie przez Hindukusz, Karakorum, Himalaje, Pamir, której budowę rozpoczęto w 1959 roku, a po 20 latach prac, w trakcie których życie straciło ponad 1000 robotników, głównie w wyniku osuwisk. Nowy jedwabny szlak został otwarty. W 1986 roku drogę otwarto dla ruchu turystycznego i natychmiast stała się największą atrakcją Pakistanu. Bez niej nigdy w życiu nie zobaczylibyśmy tych gotyckich szczytów Karakorum.
Dzisiaj Łukasz obiecał nam zupełnie odpoczynkowy dzień. Nie poganiał nas przy porannej kawie ani porannych zdjęciach. I zapowiada, że zrobimy tylko krótki offroad do Doliny Shimsha, jednej z mniej poznanych i zarazem najbardziej malowniczych miejsc w okolicy, gdzie na końcu będzie nas czekała przyrodnicza niespodzianka. No ale już na początku naszego offroadu czekała nas inna niespodzianka, na pewno nie przyrodnicza. Urwało się koło w ciężarówce i droga została zablokowana. Było za wąsko, żeby to wszystko wyminąć. Rodzina jechała z całym dobytkiem, więc naprawa nie była łatwa. Wykorzystujemy czas na przyglądanie się nawzajem sobie, przytulanki, chłodzenie głowy, bo jest gorąco i jesteśmy na wysokości ponad 3000 metrów. A panowie próbują dalej poszerzać drogę i naprawiać koło. Udało się. Udało się, ale tylko na pewien czas. To nie koniec niespodzianek. Są jeszcze pozostałości zimy po drodze. Znajdują się też, oprócz tych pozostałości, bardzo uprzejmi panowie z łopatami, którzy pomagają nam w przejściu tego fragmentu drogi. No, widzimy osobliwe ograniczenie dla osiołka. Ciekawa jestem, czy on naprawdę nie przekracza tych kamieni. Dojechaliśmy do tej przyrodniczej niespodzianki. No i cieszymy się, że Łukasz nie wpadł na pomysł i nie zarezerwował nam tego hoteliku. Jeziorko jest małe, ale woda rzeczywiście cudowna. Mieni się 7 kolorami. Podziwiamy i wracamy. Wjeżdżamy do wioski, jednej z najbardziej osobliwych, bo sezonowych wiosek Pakistanu. Położona jest na wysokości 3-400 metrów nad poziomem morza, w związku z tym trochę niedostępna. Dojazd szutrową drogą, zasypana przez większą część roku. Czujemy się bezpiecznie, no to spacerujemy, a nasz przewodnik Habib, ten z prawej, spotyka swojego przyjaciela, który prowadzi grupy wysokie partie Himalajów. Obiecujemy, że następna wyprawa będzie z nim. Z Gilgit na zachód prowadzi droga do Chitral. Łukasz nazwał ją Hindukush Highway. Nawierzchnia odpowiednia do nazwy. Ale za to góry mienią się kolorami, niemal jak tęczowe w Peru. Wjeżdżamy w teren Hindukuszu, tam gdzie Indus spotyka się z rzeką Gilgit, a Hindukusz z Karakorum i Himalajami, znajduje się ponoć najbardziej energetyczne miejsce na Ziemi, najpotężniejsze, jeśli ktoś oczywiście wierzy w czakramę, energię i miejsca mocy. Na wysokości 3700 metrów na przełęczy Szandur znajduje się najwyżej położone boisko do gry w polo. Oczywiście na świecie, nie tylko w Pakistanie. Tu, na początku każdego lipca od 1936 roku, odbywa się kilkudniowa impreza Shandur Festival, tradycyjny turniej polo pomiędzy lokalnymi drużynami Gilgit i Chitral. Gromadzi w zależności od czasu, czy bezpieczny, czy mniej, od kilku do kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Obok jest piękne jezioro i lądowisko dla bogatszych widzów, na helikopterów. Nasi kierowcy są tu chyba po raz pierwszy, bo są tym bardzo podekscytowani. To kultowe miejsce w Pakistanie. Aby zdecydować, które z drużyn finałowych zagrają rozgrywane tu mecze, najpierw są mecze wstępne i z nich wybierane są najlepsze konie i najlepsi zawodnicy. Podczas turnieju występują 4 drużyny, 2 z Chitral i 2 z Gilgit. Każda z nich ma
sześciu członków i dwóch, czterech rezerwowych zawodników na wypadek kontuzji. Czas trwania meczu wynosi zwykle jedną godzinę i podzielony jest na dwie połowy. Reguła tego meczu właściwie jest jedna. Nie ma żadnych reguł, żadnych zasad. Co ciekawe, zarówno Gilgit, jak i Chitral, skąd pochodzą drużyny, są na wysokości około 1500 metrów. Dlatego konie i ludzie, żeby rozegrać dobry mecz, a właściwie bój, muszą bardzo powoli jechać ze swoich miast. Aklimatyzacja zajmuje im ponoć 2 tygodnie. To my jesteśmy sprawniejsi. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że polo to sport jeździecki w Azji Środkowej, którego korzenie sięgają VI wieku przed naszą erą. Nocujemy w Mastuj w pobliżu boiska. Budzimy się z widokiem na Tiricz Mir, 7708 metrów i jest to najwyższa góra w masywie Hindukuszu. Z Mastu jedziemy do miasta Chitral, ale po drodze zatrzymujemy się w pierwszej wiosce. Chcemy kupić wodę, ale też poczuć klimat hindukuskiej wioski. Około 120 km terenem masywu Hindukuszu, offroad, 5 godzin. Jesteśmy blisko Afganistanu, może gdzieś wypatrzymy Noszak, drugi co do wielkości szczyt w górach Hindukuszu, a przy tym najwyższy szczyt Afganistanu. Ale nawet gdyby nie to, gdyby nam się go nie udało wypatrzeć, jest na co patrzeć. Chitral. Lokujemy się w hotelu i z góry oglądamy miasto. Robi dosyć upiorne wrażenie, no ale cóż, ambitny turysta nie może tak łatwo rezygnować. Są też przecież inne widoki. Decydujemy się na spacer i napotykamy meczet. O dziwo otwarty. Możemy wejść, popatrzeć, o której w tym regionie są pory modlitw. Piękny. No i potem uliczki. I życzliwi, uśmiechnięci ludzie, a nawet bardzo uśmiechnięci. Ten pan jest mniej uśmiechnięty. No i pszczołobylskie arbuzy. Jak widać, koło arbuzów całkiem niezła dziura. Chodząc po uliczkach, i nie mówię o jezdniach, trzeba naprawdę, naprawdę uważać. Tu nas skusił zapach chleba. Wchodzimy i od razu dostaję propozycję, żeby wspólnie taki chleb pakistański, roti czy naan, nie wiem czym się one różnią, wypiec w specjalnym piecu. No nie odważyłam się tam, tylko tam zajrzeć, bo trzeba z wielką wprawą taki chleb po prostu rzucić na ten bok, tak żeby się tam przyczepił do ścianki i jak już się wypiecze, to po prostu trzeba go sprytnie wyjąć. No tych widoków nie lubię. Wracając do chleba, zostaliśmy oczywiście nim obdarowani. Ciężarówki, żeby nie było, że tylko na parkingu pod chińską granicą. Cała drewnianych rzeźba, płaskorzeźba. No i zakłady. Tu szyją czapki, to podstawowe okrycie głowy w górach.
Ten rulonik można oczywiście nosić tak jak ten pan na głowie, zwinięty, ale w porze zimowej można go odwinąć i chroni trochę więcej niż czubek głowy. Z wielką wprawą te ryby oporządzał. No i cóż, zmęczeni, ale spaceru nie żałujemy. Podążamy w kierunku wiosek Kalaszy, tajemniczego ludu Hindukuszu. Jeszcze tylko rzut oka na ostatnią dolinę przed wjazdem, w te bardziej niedostępne, wysoko w górach. I spotkanie z chłopcami wracającymi ze szkoły. Choć te akurat dzieci chodzą do szkoły, to jednak Pakistan boryka się z olbrzymim analfabetyzmem. Prawie połowa społeczeństwa nie umie czytać ani pisać, a wśród kobiet odsetek ten wynosi ponad 60%. To właśnie za niemal bój z talibami o prawo kobiet i dziewczynek do edukacji pokojową Nagrodę Nobla otrzymała w 2014 roku Malali Yousafzai, pakistańska 17-latka. No, już myśleliśmy, że na koniec naszej podróży unikniemy przełęczy i innych ekstremalnych rzeczy. Byliśmy w błędzie. Wioski Kalaszów, choć w dolinach, to jednak wysokogórskich, gdzie dojazd od wieków naznaczony był trudnościami. Być może ta właśnie izolacja pomogła Kalaszom w zachowaniu własnych tradycji, kultury i obyczajów. Kalasze stworzyli bardzo wydajny system irygacji pól i dzięki nimi uzyskują względnie wysokie plony zbóż czy kukurydzy, nawet wtedy, gdy w pozostałym regionie Chitralu grozi klęska nieurodzaju. Uprawiają też morwy, wytwarzają z ich owoców wino. Niestety. Wjeżdżamy do wioski. I przynajmniej w mojej głowie pojawia się pytanie, czy te kobiety przebrały się na nas przyjaźń, czy naprawdę chodzą tak na co dzień. Na spacerze spotykamy chłopców w typowych dla dzieci szkolnych strojach, ale za chwilę wracają też dziewczynki. Pojawiają się ciut starsze panie, obie ubrane bardzo kolorowo. Wioska wydaje się trochę opuszczona. Wykorzystujemy to za zgodą, a nawet zachętą naszego kalaskiego przewodnika. Wchodzimy wszędzie, gdzie się tylko da. Dosłownie też. Muszę powiedzieć, że ten rodzaj wejścia do domu nie sprawia chyba żadnych kłopotów. Przy takim zaś, szczególnie zejście, no jest problematyczne. Jestem pełna podziwu dla sprawności, szczególnie kobiet, które w tych długich sukniach muszą je pokonywać. Oglądamy elementy architektury. Zdobienia. No i gospodarstwa. A w nich produkcje naturalnie suszonych, nazwijmy je cegieł. Dzieci zawiadomiły chyba już całą wieś, że jesteśmy, więc robi się wokół nas trochę tłoczno. Przy około 200 turystach na rok my też dla nich jesteśmy jakąś atrakcją. Stanowczo wolę taką dwustronną ciekawość. Wszystkie chyba kobiety, małe i duże, chcą pokazać, jakie mają to piękne suknie. Potwierdzają, że naprawdę chodzą na co dzień ubrane w ten sposób. Długie, czarne suknie, bogato zdobione kolorowymi haftami i przepasane kolorową, ręcznie plecioną szarfą. Proszę, zwróćcie Państwo uwagę na ten wzór. Suknie już obejrzane, mam wrażenie, że z całej wsi, ale to nie cały element stroju. Obowiązkowe,
Dla każdej kobiety są przecież również korale. No i dla kalaskich kobiet nakrycia głowy. Nie dowiedziałam się tylko, skąd one biorą w tym rejonie takie muszelki. No i ciekawe, czy to wszystko szyje i haftuje ten zadowolony pan. Nie, nie. On szyje tylko zwykłe męskie koszule i ewentualnie takie czapki, jak ma na głowie. To są prawdziwe mistrzynie. Za to ten chłopiec chce zostać chyba mistrzem krykieta. Po tej wyczerpującej sesji zdjęciowej musimy zrobić przerwę. Najpierw na kawę, są takie miejsca u kalaszy, a potem nasz gospodarz zabiera nas na cmentarz. Okazuje się, że u kalaszów rozpowszechniony jest, a zabroniony w islamie, kult przodków. Jak widać, cmentarz wygląda zgoła inaczej niż nasze. Wychodzimy wprost na hotel. Niestety, a może stety, jest jeszcze w budowie, więc nas czeka nocleg w prawdziwej kalaskiej chacie. A tu wejście do baszleni, chociaż w odróżnieniu od kobiet muzułmańskich kalaskie nie są na co dzień odseparowane w życiu społecznym od mężczyzn, to jednak w okresie menstruacji i okoporodowym mieszkają w oddzielnych domach. Dzień był wyczerpujący, ale się jeszcze nie skończył. Kalasze zamieszkują budowane na stokach górskich domy o płaskich dachach. Te płaskie dachy stanowią tarasy dla kolejnych domów. A mogliśmy właśnie ze swojego tarasu obserwować wieczorem, pijąc to wino z morwy, to, co się dzieje naprzeciwko. Wzruszyła mnie najbardziej babcia, która z wnuczkiem pilnowała wnuczka przy odrabianiu lekcji. A gdy się ściemniło, trzymała mu świeczkę, żeby cokolwiek widział. Okej, jutro mamy wspiąć się tam, gdzie odbywa się dwa razy w roku taki oto festiwal kalaszy. No i od rana wspinamy się zgodnie z planem w górę. Proszę, a oto dowód, że naprawdę byliśmy w tym festiwalowym miejscu. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do domów. Możemy popatrzeć, ale też spróbować, jak się piecze placki. Zajrzeć do pomieszczeń. I przyjrzeć się sprzętom. Popatrzeć, jak dziadkowie zajmują się wnuczką. I pogawędzić z całą rodziną w miłych okolicznościach przyrody. Czy poznają Państwo ten wzór na jednej z sukien? U tej pani w okularach. Basia, moja koleżanka, została szczęśliwą jej posiadaczką, za moją zresztą namową i podpowiedzią. No i był problem, bo chcieli ją w tej sukni zostawić u siebie. Trochę to niebezpieczne, jak się widzi z tej odległości. Przechodzimy dzisiaj na drugą stronę wsi. Co to dla nas? No i niespodzianka. Tu też będą pozować i też chcą pokazywać swoje piękne stroje. Ale tu już wracamy na nasz brzeg i odwiedzamy dom tego pilnego ucznia. Jego brat też się bardzo dobrze uczy, z tyłu mama. A oto praca z wczorajszego dnia. Jeśli jest jakiś nauczyciel matematyki, może od razu sprawdzić. Kalasze mają w swojej wsi jedynie elementarną szkołę. Jeśli chcą się edukować dalej, co jest bardzo kosztowne, często jest to związane z przymusową konwersją na islam.
Dotychczas taka zmiana religii powodowała wykluczenie Kalasza ze wspólnoty. Jak będzie dalej? Dzieci po szkole mają swoje zabawy. Ta przypomina naszego Cymbergaja i całe szczęście, że się tym trochę zainteresowaliśmy, bo za chwilę pojawiła się grupa, która nas zaprowadziła do tego pomieszczenia z tyłu, obok. Mogliśmy wziąć udział w naprawdę niezwykłej, rodzinnej, wyjątkowej uroczystości. Nazwijmy ją chrztem, rodzaj chrztu. Najpierw było obowiązkowe mycie, potem dzielenie chlebem i postrzyżyny. No i na koniec ogień, który jest czczony przez kalaszy. Ten obiekt na końcu wsi przypomina nam, w jak groźnym sejsmologicznie regionie jesteśmy. 5 lat temu, w 2015 roku, trzęsienie ziemi o skali 7,5 stopnia Richtera dało m.in. taki efekt. No takim małym dziewczynkom nie sposób odmówić zdjęcia. Przed przyjazdem do wsi Kalaskich miałam taką fryzurę. No ale potem dziewczynki się mną zajęły i już musiałam przez 2 dni chodzić w takich fryzurze. Legenda głosi, a także sami Kalasze tak twierdzą, że są potomkami armii Aleksandra Macedońskiego i która przed wieków wędrowała przez Hindukusz w drodze do Indii. Widząc ich europejskie rysy twarzy, czasem rudawe włosy, niebieskie oczy i jasną skórę, naprawdę trzeba się zastanowić, skąd się oni tu wzięli. Badania DNA i ich wyniki wykluczyły hipotezę o Aleksandrze Wielkim i jego żołnierzach, ale ja pozwolę sobie wierzyć Kalaszom i ich pięknej legendzie. Prawie koniec naszej pakistańskiej przygody. Pozostańmy jeszcze chwilę w wiosce Kalaszy przy ich portretach, a ja wykorzystam te portrety do podziękowań, bo się podziękowania należą Basi i Leszkowi za namówienie mnie na wyjazd, Łuszkaszowi Odzimkowi z firmy Poza Trasą za wspaniałą trasę, panu Michałowi za pomoc techniczną, Oli za czołówkę, Sławkowi Wilczyńskiemu za montaż całości. Bez niego z pewnością tej prezentacji by po prostu nie było. Wszystkim współpodróżnikom za wspaniałe towarzystwo i Państwu za uwagę.